Witam wszystkie zwierzaczki, wieszaczki, dziewczyny i chłopaczki. Patrzcie, to jest umysł bardzo mądry, skoro ja umiem takie rzeczy powiedzieć. Ja tego nie wymyśliłem przed odcinkiem, ja po prostu sobie to powiedziałem i to wyszło samo ze mnie, tak, pyk. To jest talent, mam wrażenie, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj sobie spróbujemy obejrzeć coś w stylu Try Not To Cringe. Compilation. Tak. Zdaję sobie sprawę, że mógłbym obejrzeć połowę polskiego YouTube'a, w tym mnie na czele, więc spokojnie, nie musicie tego pisać. Nie musicie takich rzeczy pisać, ale to tak. Oj, lubię Martę. Dobra, i to było kurwa mocne. Widzę, że to jest filmik, na który czekałem, bo tutaj było już z buta wejście, takie konkret. Co to było? Oj, lubię Martę. Jest. No tak ja, Martę. Tak ja. A ja chyba wiem, kiedyś oglądałem coś takiego z dziewczyną. Program się nazywa jakaś randka w ciemno czy coś. Nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie, ale chyba było 20 uczestników. A nie, ona wtedy miała zamknięte oczy, to się nie liczy, bo ona nie patrzyła. Ona wybierała swoich partnerów po pocałunku. Jezu, to było dopiero debilne. I think I am definitely more confident this time because I've already had that first kiss out of the way. I think my strategy is just go for the kiss. Maybe I'll be able to like slip tongue and then from there things take off and who knows, maybe she's my first girlfriend. Czekajcie, czy tutaj są polskie napisy, czy ja mogę włączyć? Angielski wygenerowany automatycznie. Dobra, rozumiecie, mam nadzieję. A ja to widzę. O Jezus! Ja to widziałem, ale to już mnie boli na sam. O Jezus. W sumie to, co on tam mówił, nie ma znaczenia. Pewnie Aczek idzie. Hi. Hello. Hey. How's it going? Good, how are you? Good. What's your name? Emily. I'm Josh. Hi. Can I kiss you? Sure. Tu chodziło przecież o to, żeby on ją pocałował w usta, nie? O to w tym wszystkim chodzi. W tym programie. Ja pierdolę. Is that all? Jezu, jak głośno. That was awful. We started to... It turned into a high five and it just fell apart. It was, I never want to do that again. Latinos here in this country that do agree that the immigration problem is a problem and it does need to be addressed and it does need to be fixed. Interesting. But making those comments, those racist comments, do not help. And if you kick every Latino out of this country, then who is going to be cleaning your toilet, Donald Trump? Oh, that's not. In the sense that, no. You know what I mean? Like, when I'm saying this. Ah! O Jezu! O Jezus, Maria, czekałem na tutaj, co się stanie. Co tutaj się stanie? Ajajaj. In LA, they always. But they don't. Latinos are not only the no, only people. No, I didn't mean it like that. That. Come on. No, I would never no, mean it okay. Like that. Okay. Like, I'm not part of this argument with Trump himself. He needs to look at probably when relies you on a lot of these people. Hi. Jak wygląda intro połowy youtuberów takich w wieku 10-12 lat, którzy piszą do mnie na fanpage'a, czy z nimi nie nagram czegoś. No nawet to jest pewnie lepiej dopracowane. Kocham to. So far I'm only... Dobra. What is your deck name? It flies, you dies. So far I'm only halfway there. It depends on who the you is referring to. It's him, we're back to school. Denim, haircut, backpacks, come get your backpack. Boots and pants, new shoes.
Get yourself an outfit. Denim. Boots and pants and boots and pants. Haircut. New shoes. So get yourself back to school with these tips. To była najgorsza reklama, jaką chyba widziałem w dziejach reklam. Nie wiem, masakra. Ja cię kręcę, że... Znaczy to widać było, że to stare jakieś reklamy, nie? Z bardzo zamierzchłych czasów, powiedzmy sobie. Ale bez znaczenia chyba, to idzie się zajebać, jak się coś takiego widzi. Leanne, I was almost gonna call you Lori. How could I miss? Oh, it's very easy, you're both very pretty. And you have green eyes. Are they? They're not blue. Now, don't tell me that. Look at me a little closer. They're green. See, I fooled you. I fooled you. Co to kurwa jest? Nie, dobra, 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 dobra. Co to jest? Aha, o co chodziło? Hugs and kisses out, do you? Hey? Hey? Not really. Not really. Not really. Can I have a hug and a kiss? I can't have one? Even if I say and whisper in your ear that Allison, you're gonna win the show? I still can't have a hug and a kiss? Well, I guess program dla pedofila, o co chodzi? If I don't get a hug and a kiss. O co tutaj? You hear that? Yeah, you hear that? That's a good answer. Oh, you... No kisses? Are you shy? Ja pierdolę. Ej, to jest już jakiś wyższy level. Co w tym chodzi? Jeżeli ktoś wie, co to jest dokładnie, tak zna tytuł tego programu czy coś, może sobie zerknę w komentarzach. Please somebody kill that pedo. No ja nie wiem w sumie, o co w tym chodzi. Totalnie. Ale to jest mocno zrąbane. Dobra. Weź, zeskipuję to. Aż nie mogę na to patrzeć. O, jest ten. Jak on się nazywa? Ten, co śpiewa piosenki. Nie pamiętam. Bez przesady. To jest już takie... Trochę... zbędne moim zdaniem, żeby to wrzucać tutaj do Try Not To Cringe Challenge, żeby wrzucać, nie wiem jak on się nazywa, Sartorius on jest? Czekajcie, sobie przypomnę, jak on tam jest, Sartorius? Sartorius? Jacob Sartorius, to jest on, nie? I po prostu z niego jest beka w internecie, to go wrzucili do tego Try Not To Cringe Challenge. Równie dobrze można byłoby wrzucić każdego z Musical.ly, bo na tym to mniej więcej polega. Trochę to jest nieśmieszne, głupie, żeby to tutaj wrzucać. Zbędne i wcale się nie zażenowałem przy tym, bo nie wiem, niektóre te Musical.ly są spoko, a to, że chłopak jest młody i zarabia na tym grubsze hajsy niż kurwa połowa ludzi w Polsce. Ha, połowa, 80%, to już, ha, 90, kurwa, 9. Wiecie, skąd wziąłem te dane? Prosto z dupy, więc lecimy dalej. To ask you whether he could make out with you. Oh, that's a bit different to a kiss. O co chodzi? Yeah. All right, let's get it over with. Nie. No, stop. No, really. No. No. You've got a problem with it. Yeah, I do. Yeah. Okay. No, I think maybe just a smaller kiss. Okay, just a smaller kiss. So yeah. How's that? Too much? I think you're perfect, baby, even with your flaws. You always smell like a bachelor, ooh, I love it. Would get a picture of you and then it would be posted all around and it'll happen in your office. Yeah, possibly. You don't think so? Well, it depends, you know. Dina, it depends. I've got some time and a camera. Why don't you stop by? No. Okay. do you think that with America? Nie. To jest mocne, naprawdę. Nie spodziewałem się, że ja się poczuję tyle razy zażenowany, bo naprawdę poczułem się. I aż mi głupio, nie umiem nic powiedzieć. Mam się wydaje, że nic nie gadam, bo jestem zamulony. To też, ale chodzi też o to,
że wcześniej już kiedyś nagrałem podobny filmik i wtedy nie czułem czegoś takiego. Wtedy mówiłem sobie, spoko, da się przeżyć to. Ale to, co się dzieje teraz, to, co się dzieje dziś, to jest jakiś kurwa rekord. Maybe we should get a bit close together. Oh no, co to jest za typ? Czemu on jeździ sobie po całej Ameryce i się liże ze starszymi paniami? O co chodzi? Okay. Oh. I'm not looking. Well, I'm gonna say distracted. Oh, okay. Okay. Yeah. Do you want to sit on this side? No, it's okay. Okay. Oszczędzę wam tego. Okay. Z tego co wiem, a nie znam się za bardzo na Musical.ly, to jest jakaś gwiazda Musical.ly i to jest ten sam chłopak, co wcześniej o nim wspominałem. No i co? No tak na dobrą sprawę, ludzie, głupsze rzeczy robimy, tylko to zostało nagrane. Znaczy to nie jest jakieś mega głupie, no... No wychodzi na to, że go bronię, ale nie powinien się tutaj znaleźć wśród takiego grona ludzi. No bo to są grupa dwójka w tym przypadku. Nastolatków dwoje raczej. Dwoje? Jak to się odmieniało? Dwójka mężczyzn, dwoje. Jak jest facet i dziewczyna. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No to dwoje nastolatków sobie tańczą przed kamerą. Ludzie, naprawdę. Nic takiego złego. I'm a part-time model, so I just part-time just to get me out there. I'm always looking good. Look at his cheekbones, man! O, mamy modela jakieś. I'm not your average pop star, and I bring... Będzie śpiewał? To jest jakiś mam talent? I'm gonna leave a hard footprint on that room, so when I leave, they're gonna be talking about me. Who was that guy? Oh, J-Star. I think I could be the next big Shaq. And when did you start in music? I was like 16, I started doing gigs. And do you think you can win? I'm sure. Come on, let's do this. I'm sure. Dawaj. Okay, what are you gonna sing for us? My own version of Alexander Burke, Hallelujah. Oh great, okay, good luck. No, to jest trudna piosenka. I to ja kapella śpiewałem. Got a good voice. It's all easy, the package. Very powerful. W ogóle to wszyscy oglądają, ale to musi być potem kurwa smutne. Yeah! Major Lee, the baffled key, composing, hallelujah, 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 hallelujah. She tied you to a kitchen chair. She broke her palm and she cut your hair. I'm frozen. It's not so one. You see the light. It's a cold. It's a broken. Hallelujah. Czemu? Yeah. Hallelujah. Jak dla mnie to jest typ. Podobny do Rudego z naszego idola, co Rudy się nie dostał, nie wiem czy widzieliście ten filmik. On teraz wyjdzie i powie, no przeszedłem dalej, jestem najlepszy, tylko że taka jest różnica, że wtedy w tamtych czasach nie było tam telewizorów i nikt nie widział występu Rudego. No ale, no tak. Nawet ta jest zdziwiona, jego przyjaciółka, czy dziewczyna, czy kto. Ona chyba była przekonana, że on jest jakimś super piosenkarzem. Patrzcie na ich wyrazy twarzy. Co tu się stało? Na ich wyrazy twarzy? Na ich wyraz twarzy. Patrzcie na... Nie pytajcie. Dobra. Starczy mi tego, bo naprawdę bolało mnie serduszko przez połowę filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to żółw. I cześć.